Ferrari FXX. Samochód sportowy z 6-litrowym silnikiem V12. 800 koni pod maską w 2,5 sekundy do setki. Sprzedawany był tylko dla wybranych za bagatela 6 milionów złotych. Dlaczego? Na to pytanie nie odpowiem, ponieważ moja relacja nie ma z tym nic wspólnego. Zapraszam. Znajdujemy się w Muzeum Przyrody i Techniki w Strachowicach. Za mną zbiera się już młodzież ze strachowickich szkół. A ja zapraszam pod scenę, gdzie znajduje się nasz korespondent Marcin Pawłowski. Halo Marcin, jak mnie słyszysz i jak wygląda sytuacja u Ciebie? Halo? Halo Dawid? Nie słyszę Cię, ale jak widzicie, za mną gra nasza lokalna gwiazda Agata Dziamka i powoli zbiera się na pogo. Oddaję głos Tobie. Marcin, serdeczne dzięki za tą relację. Teraz przenosimy się na stragany, gdzie znajduje się nasz kolejny dziennikarz, pan Andrzej Pawłowski. Andrzeju, słyszysz mnie? Co u Ciebie? Halo Dawid, słyszę Cię doskonale. Znajdujemy się przed stoiskiem drugiego ELO w Starachowicach. Chodźmy zobaczyć, co na nas przygotowali. Co Państwo dla nas przygotowali? Przygotowaliśmy dużo różnych ciekawych doświadczeń. Pierwszym z nich jest lewitujące w wodzie jajko. Na czym polega ten eksperyment? Na dole znajduje się woda z solą, z rozpuszczoną solą, która ma największą gęstość. W środku, po środku jest jajko, które ma nieco niższą gęstość, dlatego unosi się nad wodą z solą, a na górze jest czysta woda, która ma najniższą gęstość, więc jest na samej górze. I tak wygląda to doświadczenie. Fascynujące. Chodźmy dalej. Znajdujemy się przed stoiskiem pierwszego ELO w Starachowicach. Chodźmy zobaczyć, co dla nas mają. Czy możemy się dowiedzieć, co dla nas przygotowało pierwsze ELO w Starachowicach? Tak, mamy tutaj loterię fantów. Właściwie już prawie nie ma. Ale również można się poczęstować jakimiś kartkami. Jest jeszcze tutaj, będzie chyba możliwość rysowania graffiti na tej planszy, co wiem. No i tyle chyba. To chyba byłoby na tyle, z tego co wiem. Dziękujemy i idziemy dalej. Dziewczyny, jak Wam się podoba na dzisiejszym piecowisku? Jest bardzo fajnie. Super. A co podoba Wam się najbardziej? Kiełbaski. Występ mojej koleżanki Agaty. Jak zwykle, jak co roku. A co jest najfajniejszego, najsmaczniejszego? Atmosfera, która jest dość luźna. Fajnie, tylko że zgubiłam swoich znajomych. Jakbyście ich widzieli, piszcie. Bardzo mi się podoba. Świetna zabawa. A co podoba Ci się najbardziej? Najbardziej, no to występy na scenie. Jest fantastycznie. A co podoba Ci się najbardziej? Redaktor. Przepiękna pogoda, atmosfera również, pięknie. A co podoba się najbardziej? A nie wiem, bo dopiero przyszłam. Jest cudownie. A co Ci się podoba najbardziej? Mój występ, który będzie o 12:30. Dzięki bardzo. Jak widać, impreza za mną powoli dobiega końca. My również żegnamy się z Państwem i rozpoczynamy weekend. Dla JSTV, Dawid Stryk.